Cześć, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z nieco specyficznym tematem i tak właśnie chciałam Was tutaj zaciągnąć tym szałowym tytułem, który brzmi haul zakupowy, po prostu moje jakieś tutaj zapasy. Natomiast moim tak naprawdę celem takim konkretnym wcale nie jest to, żeby pokazać Wam, co ja kupiłam do domu, żeby jakoś przetrwać, czy to okres kwarantanny, czy to po prostu nie wychodzenie do sklepu i nie robienie zakupów, ale tak naprawdę moim zamiarem jest przekazanie kilku naprawdę bardzo istotnych słów. Przede wszystkim takim, że fajnie, internet się śmieje, bo robimy zakupy, bo robimy zapasy, po co nam 10 olejów, dobra, akurat to nie wiem po co. Wiele osób się z tego śmieje, bagatelizuje to i oczywiście niech nas dobre humory nie opuści, ale niech nas też nie opuści zdrowy rozsądek, ponieważ jak wiemy, mamy już pandemię, czyli naprawdę jest to bardzo poważna sytuacja, która jest poniekąd związana również z tym, że zamknięto wszystkie szkoły, uniwersytety, placówki oświatowe itp. itd. I o co tutaj chodzi? Pamiętajcie, że 2 tygodnie, które właśnie się rozpoczęły, nie są to 2 tygodnie spotkań towarzyskich, nie jest to dobry moment na spotkania kawowe z przyjaciółkami, na wejście do klubów, na imprezy. Mam nadzieję, że jeszcze i to będzie zamknięte, ponieważ naprawdę możemy sobie nie zdawać sprawy, jaką krzywdę możemy zrobić albo sobie, albo komuś. Bo jak wiemy, są chorzy, którzy mogą mieć koronawirusa, a wcale jego nie czuć, że tak powiem, czyli przychodzić jego bezobjawowo, a są osoby, które są na przykład leczone, które są na chemii, które mają obniżoną odporność i ich może zabić zwykłe przeziębienie. A co dopiero taki zmutowany wirus grypy, koronawirus, więc naprawdę i miejcie to na uwadze i ten film, który nagrywam stricte z moimi takimi zakupami, jakie zrobiłam do domu, ale oczywiście bardziej myślałam nad nimi w sposób strategiczny, żeby nie kupić czegoś, co mi się nie przyda, raczej patrzyłam na wszystko z dłuższą datą ważności i myślałam o artykułach, które po prostu będą trudno dostępne. Mam nadzieję, że ten film wielu z Was po prostu pomoże, bo widzę, jak ludzie wariują w sklepach i nie wiedzą, co kupić i biorą trochę tego, trochę tego, trochę tego. My akurat mamy tak, że nie jemy przetworów, jakiś taki, wiecie, gotowy posiłków, które można kupić w puszkach, więc bez sensu, żebym to kupowała i nie rozumiem, czemu ludzie kupują tego aż tyle. To nie jest tak, że sklepy będą zamknięte na zawsze i nic w sklepach nie znajdziemy. I nie dlatego jest ten szał na zakupy, bo właśnie boimy się, że nic w sklepie nie dostaniemy. Tak myślę, taką mam nadzieję. Ale te duże zakupy są spowodowane tym, że nie powinniśmy wychodzić z domu, przede wszystkim do sklepów spożywczych, przede wszystkim do galerii, gdzie są sklepy spożywcze, do wielkich marketów i tak dalej, i tak dalej. Właśnie dlatego ja zrobiłam takie duże zakupy i właśnie dlatego je Wam pokażę, żebyście nie musieli biegać i nie wiadomo czego kupować. Może się zainspirujecie tym, co ja kupiłam. I moją pierwszą radą jest to, żebyście po prostu sobie zaplanowali posiłki dla swojej rodziny na okres tygodnia, po to, żeby przez ten co najmniej tydzień nie wychodzić z domu. I oczywiście wiem, że będzie trudniej na przykład o pieczywo, bo piekarnie pewnie za jakiś czas będą zamknięte, nie oszukujmy się. Więc zawsze macie do wyboru chleb tostowy, który trzyma się dłużej, lub wafle. Ale moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby zaplanować sobie posiłki, to co będziecie jeść przez tydzień. Ja na przykład sobie zaplanowałam, że ugotuję bigos, zrobię sałatkę jarzynową któregoś dnia oraz ugotuję żurek. I myślę, że takie rzeczy na tydzień to są w zupełności wystarczające. Oczywiście wyposażyłam również moją rodzinę o jakieś takie dodatkowe rzeczy, jakby cokolwiek się stało, jakbyśmy po prostu zachorowali, źle się czuli albo naprawdę bali się wychodzić, czy nawet nie mogli wychodzić, więc pokażę Wam wszystko to, co zakupiłam, ale mam nadzieję, że posłuchaliście tego wstępu, bo myślę, że to jest najważniejsze. Po prostu, jeśli nie musicie, nie wychodźcie z domu. I tak jak Wam mówiłam, planuję posiłki, więc kupiłam nam kiełbasę białą. Co ważne, kupiłam ją w takim plastikowym, zamykanym opakowaniu, bo jakoś czuję, że nie jest to za bardzo higieniczne, kiedy panie tymi rękawiczkami, tymi samymi, co dotykają blat, kasę, kiełbasę, nóż, poprawiają sobie okulary, nakładają mielone, wyrzucają Wam do wora, że to jest jakieś fajne i higieniczne. Także ja właśnie zdecydowałam się na kupno po prostu kiełbasy w plastikowym opakowaniu, bo czuję, że jest to bardziej higieniczne. Poza tym, nie oszukujmy się, mięsa już za bardzo nie ma. Oczywiście ja nie mam tutaj wszystkiego, wyciągnęłam po kilka rzeczy. Kupiłam bardzo dużo wody, jakby nie patrzeć, woda jest ważna i nie może jej zabraknąć.
Do Mleka pokupowałam różnych rodzajów, tutaj wzięłam akurat jeden płatków na śniadanie, gdyby właśnie był problem z tym chlebem. Pokupowałam również bardzo dużo galaretek, budyniów, słodkich filii i powiem Wam szczerze, że to nie jest tak, że my to po prostu kupiliśmy teraz na tego wirusa, tylko po prostu my to jemy i lubimy i to są rzeczy, które naprawdę jemy i zjemy je. To nie jest tak, że ja sobie je kupiłam i będę się na nie patrzeć. Kolejną rzeczą kupiliśmy sobie takie bagietki do wypieku, je można zjeść na ciepło z masłem czosnkowym dodatkowo albo położyć sobie na to mozzarellę, także jest super. No i oczywiście zapas sera, szczęście w nieszczęściu, że my wędlin nie jemy, bo wędliny mają krótką datę ważności, no nie myślę o takich paczkach, no ale ogólnie mówiąc, więc kupiłam 3 paczki sera, on jest ważny do 11 maja, więc naprawdę długo. I to właściwie tyle z tej pierwszej siatki. I mamy drugą siatkę. Herbatka, akurat wyciągnęłam tą jedną, ja ją kupiłam w Netto, jeszcze nigdy nie piłam takiej herbaty. Następnie to są moje ulubione płatki, jakie kupiłam w Lidlu. W Lidlu je dostaniecie też takie orzechowe i czekoladowe. Także Was proszę, pamiętajcie, że to jest po prostu food haul, zakupy do domu i tak dalej. No ale czymś musiałam Was tutaj przyciągnąć, żebyście obejrzeli, bo myślę, że wiele z tych rzeczy może Wam się przydać. Fajnie, kupując jedzenie i tak dalej, nie zapominajmy o wzmacnianiu naszej odporności. Także ja się wyposażyłam w cytryny. Jeszcze muszę znaleźć imbir, bo imbir też jest bardzo ważny, a w ogóle świetną taką mieszanką jest picie ciepłej wody z wyciśniętą cytryną wraz z kurkumą, imbirem i pieprzem. Tak, to jest świetny sposób na zdrowie, który stymuluje już naszą odporność z samego rana. Postanawiam również, że zrobię sałatkę z awokado i ogórkiem, więc mam tutaj awokado. Oczywiście zaopatrzyłam się w ten poszukiwany ryż, w razie czego wymienię na dom z ogródkiem. Nie no, żartuję oczywiście, bo to jest smutne to, co się teraz dzieje, ale oczywiście prawdziwe. Wzięłam również trochę jogurtów, bo my je zjadamy na bieżąco, wiem, że one długo nie przetrwają, ale tak jak już mówiłam, my to wszystko zjemy. I tak w ogóle wybaczcie mi za to światło, ja nie wiem, co się dzieje, ale dzisiaj wieje, leje, brakuje prądu, koniec świata. Następnie wzięłam z Lidla takie konfitury, wzięłam truskawkową i konfiturę z brzoskwin, bo zawsze można zrobić naleśniki i też przeżyjemy i niepotrzebnie nie będziemy musieli wychodzić z domu. Tutaj mam przyprawę do bigosu, bo tak jak już mówiłam, będę chciała zrobić ogórka do sałatki mojej oraz 2 napoje. Ja piję akurat tylko i wyłącznie wodę albo herbatę, ale mój mąż uwielbia, więc żeby nie musiał dochodzić do żadnego sklepu typu Żabka i tak dalej, to już będzie miał po prostu kupione i mam nadzieję, że mu na tydzień starczy. Także tu mam jeszcze jogurty. I pamiętajcie jeszcze, że to nie jest tak, że zginie ze sklepu wszystko i nic już nie będziemy mogli kupić, dlatego robimy zapasy jak na wojnę. Nie, aczkolwiek nie dość, że oszczędzamy sobie po prostu wychodzenia z domu i narażania siebie na swoje zdrowie, to pamiętajcie, że takie rzeczy, że w ogóle spożywka w sklepach będzie. Być może zamkną wielkie markety typu Auchan, Lidl, centra handlowe, gdzie na przykład są duże sklepy, jakiś Kaufland i tak dalej, ale na pewno małe sklepy będą czynne, na pewno będzie co kupić, na pewno nie umrze z głodu. Myślę, że warto przejść się za to na przykład do sklepu kosmetycznego, bo to też mogą zamknąć, także tak jak obecnie we Włoszech jest otwarta tylko apteka i sklepy spożywcze, myślę, że u nas też tak może się pojawić, o ile sytuacja będzie gorsza, ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie, a świeże dostawy w sklepach są obecnie, z tego co wiem, 3 razy dziennie przyjeżdża tir do Biedronki i do Lidla, więc naprawdę niczego nie brakuje, chyba że jesteście po godzinie 17, tak jak ja wczoraj, to nie dostaniecie nic, bo ja nawet nie zauważyłam papieru toaletowego, znaczy nie zauważyłam, nie było papieru toaletowego, o ryżu można zapomnieć, o jakichś konserwach również, jeśli ktoś chciałby kupić, no ale dzisiaj byłam już po godzinie 11, wystałam 2 godziny, ale wszystko było dostępne, także naprawdę nie ma sensu kupować za dużo, żeby tego później nie wyrzucić, nie zmarnować i też jakoś przeżyć finansowo, bo jak wiemy, niestety, ale ten wirus może przynieść gigantyczne i pewnie przyniesie gigantyczne straty, jeśli chodzi o bardzo dużo firm, nie tylko podróżniczych, nie tylko firm, które zajmują się turystyką, ale wiele rzeczy nie jest dostarczanych w przeróżnych firmach i jest taki, że tak powiem, zastój, więc trzeba być ostrożnym i moim zdaniem nie
ma sensu wydawać za dużo pieniędzy. Chciałabym Wam teraz pokazać, co udało mi się znaleźć w sklepie, jak wyglądają zapasy sklepowe. Mam nadzieję, że da to Wam jakiś obraz, że tak naprawdę nie jest aż tak źle. Oczywiście, tak jak już mówiłam, był czas, kiedy nie było w sklepach nic. Zależy, o której godzinie jesteście, ale generalnie wszystko jest dostępne. Także ludzie, proszę, nie panikujcie, bo ja będę chciała pójść albo każdy z Was po mleko dla dziecka, po papier toaletowy, po cokolwiek, to nagle się okaże, że tego nie ma, albo będziecie musieli stać się 2 godziny w kolejce, żeby to zdobyć. Także myślę, że nie ma co przesadzać. I z owoców kupiłam jeszcze pomarańcze i tak w ogóle używam takich świetnych woreczków materiałowych. Ja je kupiłam w Kauflandzie za, nie wiem, może 3-4 zł, 2 sztuki. Więc jak widzicie, ja sobie tutaj wrzucam owoce, które nie są pakowane albo nie biorę woreczków wcale, tak jak w przypadku ogórka. I Wy też tego nie róbcie, bo naprawdę szkoda plastiku i szkoda naszej planety. Tak jak Wam mówiłam, przygotowałam sobie posiłki, które będę robiła, więc kupiłam również włoszczyznę i zakwas na żurek, ponieważ będę gotowała żurek, więc przetrwamy na pewno. Poza tym, co jest bardzo ważne w wzmacnianiu naszej odporności, już wyciągam tą rzecz, a jest to kapusta kiszona. Ja akurat mam zrobić, chciałabym zrobić z niej bigos, także i Wy pamiętajcie, że kiszonki są mega ważne dla naszych jelit i wzmacniania właśnie odporności. Będzie huk. I co ja tutaj jeszcze mam, bo w ogóle każdą rzecz dorwałam w innym sklepie. A tutaj mam karkówkę na właśnie bigos, do bigosu suszone śliwki, koncentrat pomidorowy, ważna sprawa. I oczywiście podgrzybki, bo czym byłby bigos bez grzybów suszonych. Natomiast nie wiem, czy ja je jakoś bardzo lubię, ale na pewno dodają smaku. Tu mam jeszcze śmietanę, ale już mniejsze z tym. A jeśli chodzi o jogurty, muszę Wam pokazać taki jogurt. To są jogurty wegańskie, które teraz były na promocji 3 za 2 i są przepyszne. Malina, żurawina i truskawka. One są na kokosu, miąższu z kokosa. Jakoś same kokosowe mi nie smakują, ale właśnie te takie z dodatkiem owoców jak najbardziej. One są przepyszne, także bardzo je Wam polecam. Dostaniecie je w Lidl. Osobiście również uważam, że warto zaopatrzyć się w rzeczy takie, których używacie bardzo dużo i które i tak właśnie zużyjecie. Między innymi, nie wiem czy pokazywałam, u mnie jest to mleko, u mnie jest to mąka, z której można zrobić bardzo dużo rzeczy do jedzenia. I są to płatki owsiane, które również ja jem bardzo często, nie tylko robię z nich owsianka, ale również bardzo dużo placków z owocami, nie tylko. Mam jeszcze cukier, ale już nie chcę mi się wyciągać, bo wszystko wsypałam do, wiecie, takich słoiczków. I myślę, że nie muszę wspominać o zapasie wody mineralnej. Tutaj akurat mam takie małe buteleczki, ale oczywiście duże też się przydadzą. No i ten sławny papier toaletowy, którego zawsze ponoć brakuje. Wcale tak nie jest, po prostu idźcie w dobrych godzinach do sklepu. Papier jest dostępny, także spokojnie. I chyba ostatnimi rzeczami, które musicie po prostu sobie kupić w tym okresie, to jest po prostu coś, co nie wiem w sumie, czy będzie łatwo dostać, mianowicie mydło do rąk, koniecznie antybakteryjne, my mamy takie, mam również tutaj takie z dozownikiem oraz udało mi się ostatnio kupić w Rossmanie takie małe w kostce, także to jest bardzo ważne, żeby po każdym przyjściu z dworu, a tak naprawdę bardzo, bardzo często myć ręce, nie zapominając o kremie nawilżającym. Mam również zapas wacików, bo to jest coś, co u mnie schodzi w ilościach bardzo dużych, a nie chcę po to biegać do sklepu. I pasta do zębów, która też u nas schodzi bardzo szybko, żeby też za nią nie biegać. Nie wzięłam świeżych jajek, nie wzięłam świeżych pomidorów, jabłka jeszcze mam, a jakieś takich, wiecie, owoców, które szybko się psują, jakieś truskawek itp. itd., bo po prostu uważam, że nie ma sensu. Także ja jestem zabezpieczona, mam obiady wymyślone, zupy, posiłki również, więc nie będę wychodziła do sklepu przez najbliższy tydzień, ani w ogóle mam zamiar nie wychodzić i mam nadzieję, że później pójdę na jakieś małe zakupy, jeśli chodzi o to, co mi będzie brakowało i jakoś damy radę. Także Wy też pamiętajcie, żeby unikać skupisk ludzi, unikać właśnie sklepów, żeby nie narażać siebie
swoich rodziców, starszych osób, dziadków na różne infekcje i choroby, nie tylko na ten wirus, ale również na zwykłą grypę czy na jakiekolwiek inne choroby, które w tym momencie nie są zbyt dla nas bezpieczne. Także to byłoby na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że taka szybka aktualizacja Wam się podobała i taki zakupowy haul. I widzimy się niedługo w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się zdrowo, subskrybujcie, żeby być na bieżąco i do zobaczenia. Pa, pa!